Jest taki piękny obraz u Ezechiela, przewijający się przez pierwsze rozdziały, szczególnie, ale nie tylko, który opowiada, jak Szekina, czyli obecność Boga, zamieszkiwanie Boga dosłownie, pod Szeken po hebrajsku, mieszkanie. Czyli jakaś taka obecność Boga tutaj pośród tego świata, po ruinie Jerozolimy, po ukaraniu świętego i umiłowanego narodu, wychodzi jak wygnaniec ze swoim orszakiem cherubinów na wygnanie razem z narodem, który został przez niego ukarany. Naród bowiem zdradził swojego Boga, jak małżonka zdradza męża. Tak często u proroków grzech jest zdefiniowany, że grzech bałwochwalstwa jest zdradą małżeńską wobec Boga. Kiedy można popełnić grzech bałwochwalstwa? Kiedy kogoś się czci lub coś się bardziej czci niż Boga. Ten grzech nie musi być widziany na zewnątrz, że się siekierą komuś głowy utnie. Można dalej chodzić na brewiarz, modlić się, przyjmować komunię, spowiadać się i nie widzieć, że się żyje w grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu, bo zanikła wrażliwość serca. Bóg, widząc wieloletni, wielowiekowy grzech całego narodu i grzech poszczególnych jego członków, w końcu ten grzech pokazał, jak doprowadził do wygnania cały naród do Babilonu. Jerozolima, która często u proroków jest przedstawiana jako oblubienica, czyli panna młoda, małżonka, zrujnowana, zniszczona, spalona, ruina. Cały naród z tobołkami idzie do Babilonu jako niewolnicy. I Ezechiel mówi, że miał taką wizję nad rzeką Kebar. Kebar znaczy po hebrajsku, się nic nie znaczy, ale jest odwróconym słowem barak, błogosławieństwo, czyli jakby w miejscu, gdzie nie ma już błogosławieństwa. Ezechiel widzi w wizji ruinę świątyni i nad świątynią unosi się ta szekina, obecność Boga otoczona przez cherubów, taki orszak, i Pan Bóg, ten świetlisty obłok obecności Bożej, Bóg się unosi nad ruiną świątyni i odchodzi. Odchodzi też na wygnanie. Idzie za swoim narodem. Żona go zdradziła, a mąż ukarał żonę i idzie teraz z żoną przyjąć tą samą karę. Tak wierny jest tej miłości, że choć ukarał ze sprawiedliwości małżonkę, to sam również znosi tą karę, bo jest wiernym mężem. Nie wybierze sobie innego narodu. Mówi Ezechiel, wówczas podniósł mnie duch i usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku, gdy chwała Pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała. Ten ogromny huk to szum uderzających o siebie skrzydeł istot żyjących, odgłos kół obok nich, koła i skrzydła. Ten tekst pokazuje tą obecność Boga, Szekina, czy Merkawę, tej dynamicznej obecności. Szekina unosiła się jednak z miejsca, w którym przebywała. Bóg odchodzi, opuszcza swoje miasto, swoją świątynię, ale nie opuszcza swój naród. Idzie z narodem na wygnanie. Swój majestat z całym splendorem, szumem, z potęgą pakuje jak ojciec wygnany przez syna z domu rodzinnego, który też pakuje swoje tobołki, walizki, na wóz zaprzężony, przygnębione konie, o scholonych głowach, tęskniących oczach. Ogląda się raz po raz za domem, w którym wychował swoje dziecko, nie mogąc w to uwierzyć, że rodzone dziecko go wygnało z domu swoimi uczynkami. Czym wygnało? Tym, że do swego domu sprowadziło coś, co pokochało bardziej niż ojca. Idola. Bałwochwalczo uwielbione wartości tego świata, namiętności, ludzi. Kiedy roku 6, 5 dnia miesiąca, mówi Ezechiel, siedziałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Boga. Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka. W dół od tego, co wyglądało na jego biodra, był ogień. I w górę od tego, co wyglądało na biodra, było coś, co przypominało połysk złotu, stopu złota ze srebrem. Wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemię a niebo i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy, do przedsionka bramy wewnętrznej, położonej po stronie północnej, tam, gdzie znajdował się Boże zazdrości, pobudzający do zazdrości Boga.
Oto tam była chwała Boga Izraelskiego, taka sama, jak widziałem ją na równinie. Bóg pokazał Ezechielowi, że świątyni jest Boże dla zwrócenia. Świątynia w serce. Że w sercu jest coś, co sprawia, że Bóg przeżywa zazdrość. Bo coś bardziej lub kogoś bardziej kochamy niż Boga. Bo za kimś się bardziej tęskni niż za Bogiem. I Bóg przeżywa zazdrość, jego to boli. Ezechiel doznał tej wizji, gdy był na wygnaniu. Widzi chwałę nad rzeką Kebar, czyli na wygnaniu. Ale teraz widzi ją w Jerozolimie, w świątyni. Bóg skarży się prorokowi przez anioła. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że ten anioł jest tu zupełnie inaczej przedstawiony, niż nam się mogłoby wydawać. Ale Bóg się skarży. W całym rozdziale 8 jest mowa o trzech ukrytych grzechach Judejczyków, którzy dopuszczali się bałwochwalstwa pod pozorami prawdziwego kultu. I to jest nasz grzech. W świątyni serca, w tych komorach naszego serca, tak naprawdę możemy coś zupełnie innego czcić, zacząć innym wzdychać, za kimś innym tęsknić. Nie za Bogiem. Jak się wtedy czuje twój małżonek? Kiedy się odwiedza sąsiada. Dlaczego to takich listów nie piszemy na adoracji do Jezusa, jak się pisze czasem do osób, które się kocha? Nie zapominajmy, że tą świątynią, Jerozolimą jest nasze serce i ciało. Co ono ukrywa w swoich przepustnych, przepasnych pomieszczeniach sumienia? Tylko Bóg wie. Módlmy się do Boga, by dał nam takiego anioła, który nam pokaże, co naprawdę czcimy wewnątrz nas. Jakie my mamy idole, które pobudzają do zazdrości odtrąconego przez nas Boga. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym bożkiem pobudzającym do zazdrości. Zazdrość, o której tu mowa, hakineach, nie jest taką zazdrością, o jakiej być może pomyśleliśmy. Nie jest grzechem przecież. To Boża zazdrość, rodzaj gorliwości, gniew Boga spowodowany odsunięciem Boga przez człowieka. Możemy Go dalej lubić, kochać, czcić Go, modlić się do Niego, ale On nie jest numer jeden. Zazdrość to jest pewien gatunek miłości, którą może znać jedynie odrzucony mąż przez żonę, odrzucony i zdradzony. Takim uczuciem pałał na przykład Pinchas, który widząc oddających się cudzołożnemu bałwochwalstwu Zimriemu i Moabitkę Kozbi, Kozbi po hebrajsku znaczy kłamstwo, przebił ich oboje włócznie, gdyż z powodu ich grzechu na cały lud wybrany spadały plagi. Grzech bowiem jednej osoby zabija całą wspólnotę. Kolokwint jeden, ale cała wspólnota choruje. Jest to miłość, która zabija, która nie pozwala się zlekceważyć, zazdrość Boga. Z jednej strony broni wiernych Bogu, z drugiej strony zabija, spala zdrajców. Tak też Biblia nazywa podejrzliwość męża o niewierność żony, księdze Liczb, w 5 rozdziale, oraz miłość oblubieńca i oblubienicy z pieśni nad pieśniami. Miłość, która jest potężniejsza od śmierci, też jest nazwana hakineach, zazdrość. Tym razem pomyśleć nam trzeba o tym, jak Bóg się czuje, gdy grzechem wyganiamy Go na zewnątrz naszej duszy. Grzechem takim wydawać by się mogło niegrzesznym, no bo się tylko kocha co w tym złego. Taki bożek zazdrości jest też w twoim wnętrzu. Pomyśl, co czcisz, kogo czcisz w ukryciu przed własnym sumieniem. Co jest dla ciebie i dalej. W innych tekstach u Ezechiela też jest mowa o tej miłości Bożej, która nie pozwala się wygnać z naszego serca. Która idzie nawet na wygnanie. Czyli idzie nawet tam, gdzie syn marnotrawny, gdzie uczeń Elizeusza, gdzie wreszcie cała Jerozolima została wygnana. To, co się dzieje w Biblii, dzieje się też w naszym życiu. Bo Biblia jest wzorcem. To pewien gatunek schematu współżycia z Bogiem. Błędy bohaterów biblijnych są naszymi błędami. Cieszy się światłem Bożym ten, kto umie to zobaczyć. U Ezechiela w 10 rozdziale jest napisane, a chwała Pańska odeszła od progu świątyni, zatrzymała się nad cherubami.
Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni pańskiej, a chwała Boga Izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą widziałem nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza, cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry. I odeszła chwała Pańska z granic miasta i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy Pana, które mnie On pozwolił widzieć. Szekina dwukrotnie zatrzymuje się w swej wygnaniowej wędrówce na progu świątyni, jak taki ojciec, który w drzwiach staje i tak patrzy i szkoda mu tego domu. Musi iść na wygnanie. Bóg jak wygnaniec zdaje się zatrzymywać i oglądać do tyłu, jakby z żalu za utroconą relacją z ukochaną Jerozolimą. To stała się ruiną. Ruiną się stała ta miłość człowieka do Boga. Bóg jest zraniony w swojej miłości. Choroby zdają się Go pocieszać szumem swoich ogromnych skrzydeł, jak przyjaciele, którzy dzielą ból wygnańca. Choroby, istoty anielskie drugiego kręgu, odpowiedzialne za mądrość, są tu przedstawione z czterema obliczami. Myliłby się jednak ktoś, myśląc, że naprawdę mają cztery twarze. Nawet człowiek o dwóch twarzach to nie brzmi ufnie. Chodzi o coś innego. Oblicze w Biblii to osobowość, obecność, indywidualność. Mieć cztery oblicza to mieć niezwykle intensywną osobowość. Być indywidualnością zwielokrotnioną w stosunku do naszej skromnej ludzkiej. Wreszcie skrzydła. Oczywiście to też symbol. Chodzi o szybkość przemieszczania się. Poruszają się każdy prosto przed siebie, czyli zdecydowanie z nieugiętą wolą służenia Bogu nawet na wygnaniu. Oto jest wierna miłość, żebyśmy taką mieli. Może nawet przede wszystkim wtedy powinniśmy ją mieć, gdy jest najgorzej. Może dlatego przydarzają nam się nieszczęścia dla nawrócenia. Dzięki Waszemu hojnemu finansowemu wsparciu możliwa była praca nad poprawą jakości dźwięku, nagrań z homiliami ojca Augustyna i powstanie napisów dla odbiorców zagranicznych. Niech Bóg Wam to wynagrodzi. Kto chciałby się przyłączyć do tego dzieła, podaję link do wsparcia w opisie.